dzisiejszym odcinku kto ostatni puści stół do bilarda wygrywa 1000 zł. Zaczynamy! A ja na początku wam wyjaśnię, na czym właściwie polega ten challenge. Otóż zawsze musimy trzymać ten stół chociaż jedną ręką. Okay. Więc nie może to być tak, że nogą sobie przytrzymacie albo coś. Musi to być dłoń. Oczywiście będziemy także grać w bilarda i każda z tych bil po wbiciu daje nam challenge. Dobry lub zły, ułatwiający nam dosyć długi pobyt tutaj. To co, każdy wszystko rozumie? Tak jest! Tak. W takim razie bierzemy teraz kije i zaczynamy nasz meczyk. 3, 4. Yes. Ooo, zaczynasz. 3, 4. Yes. 3, 4. Ej, najlepiej ma ostatni, bo już będziecie mieć 4 challenge przede mną. 3 jeszcze przede mną. Bez kitu. No. Co chwila challenge. Ej, dobra, panowie, ja puszczam. Poddaję się. Przez chwilę, dobra, złapaj. Ale zobaczcie, da się grać normalnie. Dotykam ręką i wystarczy, że po prostu strzelę. Ej, tylko trzeba uważać, jak trzymacie, bo pokaż. Ej, bez kitu. Ale ja trzymam chyba. Ale kostki. Coś jak trafi. Sorry, tak, ja nie przemyślałem. A ty trzymasz. Dobra, a bez kitu tu też nie można. Panowie, pierwsza bila, dzień dobry, w dziurce. Aha, co? Dobra, losujemy challenge'ik. Dostajesz picie! Yeah. Najgorzej, bo musisz wypić całe naraz. To nie jest dobry challenge. To nie jest i nie możesz iść do toalety, bo nie odchodzimy od stołu. Tak. No stary, musisz to wypić w całości naraz. To nie jest dobre wcale, chłopaki. Zawsze była taka zasada. Ale dostajesz picie. No, dostajesz picie, a co się robi żeby, je wypić. Zeszczam się. Hejnał challenge. Jak całe wypił. Ej, nie, no dobra, możesz to pić, ale musisz to wypić do końca gry chociaż, no. Ej, ale ciężkie jest to uderzanie, w sensie, bo się tak boję, że to... Połóż sobie, ej! A, okej. Okay. Ktoś z jakiejś głupoty odpadnie tutaj zaraz. Aj! A, nie! Ej, biorę dziesiątkę. Teraz zauważyłem spodnie Łukasza. Pech, nie wylosowałem ani dobrego, ani złego. Dobra, to jest trudny manewr, ale patrzcie. Dobra, ja mam lepszy. To dawajcie teraz wszyscy jednym palcem tylko trzymać. Dobra. Jest! Jest! Dawaj! O nie, łańcuch! Łańcuch! Zakłada Ernest łańcuch na głowie, będzie z obciążeniem chodził do końca gry. Co to za chain na tobie? Wiesz, no mordo, moja kariera rapera rozkwita. Yo man. Panowie, wlatuje kolejna bila. Jest! Ideal! Patrz! Co z białą? No, ustawię sobie osoba po Grzesiu, gdzie chce. Chyba kto pierwszy się zapomni i puści, nie? Ja tak czuję, że za chwilę ktoś przybije piątkę albo coś, stary, jedzie taka lipa. Klucze na rękę. O, jesteś związany z Ernestem? Tak, bo nie wiem, czy mnie było słychać. Klucze na rękę. To jest to, proszę państwa! To jest to, dawaj! Stary, ale musisz mieć to na ręce, którym bijesz kija. Tak nie było, ale... Ty cały czas dopowiadasz zasady swoje. A pomogę! Brawo, brawo! Yeah! Wiecie co jest najgorsze? Jak traficie dwie bile, macie dwa zadania od razu. Jak na razie te zadania są dosyć ciężkie. No, szczerze mówiąc, niezbyt. Uwaga, panowie, moje zadanie to... dwa dodatkowe ruchy! No i jest dobrze! No na pewno! Raz i idę ze z powrotem. Przepraszam, nie wpadnie. O nie! Jak mnie przyciska teraz, jak się nachylam. O, to jest przypadek. Nie ma, nie ma! Szanowni państwo, wbijamy... Za to są punkty karne za przeszkadzanie. Tak, mogę się napić, mogę ci wypić wodę. Nie. No, przeszkodził mi zbyt. Dobra, Grzesiu, bo pokaż mi. Padła! Padła! Nice, wiedziałem, że ona wpadnie, wiedziałem! Pana? Trzy rundy stopą! Czyli trzymasz stołu stopą teraz, przez tak, trzy rundy. Jedną stopą musisz strzelić. Ale teraz on ma trzy rundy? Od teraz. Czy od teraz kolejne swoje uderzenia ma? Nie, trzy kolejne. Trzy kolejne uderzenia przeciwników. Panowie. Ale petarda. Co? Odrywałeś rękę przy tym. Nie wiem, czy było to widać. Ale nie jestem pewien, czy tak się stało ogólnie. No, wiem, o co ci uderzyłem chodzi. I miałem wrażenie, jakbym zrobił coś takiego. Że... ale zrobiłeś teraz i nie, tak. Ale wyleczyłem. Dobre. Możemy sprawdzić na kamerze, jeżeli zrobimy, sprawdźmy, jeżeli chcesz. Trzeba zobaczyć, bo ja nie jestem pewien. Dobra, to zaraz wracamy. Dodatkowo stary, bo tak, się nie zastanawiam. Ej, dobra, jest podniesiona ręka ewidentnie. Nie, 1000 zł.
Wszystko? Dobra, panowie, rozpoczynamy grę dopiero. O, szkolera jasna! Ej, to my tu spędzimy noc w takim razie, w takim przypadku. Ej, jest nas... Palucha wsadził mi do wody! Czemu wsadziłeś palucha do wody? Zipek! Chcesz swoją wodę? O. Ty ją weź. Zipek, ja wezmę tą wodę. Na spokojnie, proszę bardzo. Nie no, ale... Zipek! No, no proszę cię, klapka jeszcze! Panu ci, to chciałem ci podać. No, tylko nie puść ręki. Nie ma szans. Ej, patrzcie, chłopaki, ja mam i nie jest mi ciężko teraz, tylko że nie puścił w trakcie. Dawaj, Mr. G. Patrzcie, proszę bardzo. Puść to! Puść to. Chłopaki, ale chwila, czemu on ma tylko 3 rundy, a ja mam mieć niby łańcuchy, które są gorsze niż trzymanie stopy przez całą grę? Chcesz spróbować? No tak głosowałeś. Patrzcie, mamki, mogę sobie podeprzeć tyłek nim i teraz już się spadam. To przekaź się bez ręki. Ja muszę przejść. Przepraszam. O Jezu, przepraszam. No nie! O! Coś może będzie z tego, nie? Nie! Ej, widzicie, co się tak właśnie robi? Rozkłada wszędzie pułapki na myszy, czyli jak będzie przechodzisz, to tak, nie możemy to tego dotknąć. Nie, mordeczko, bo teraz właśnie w tym momencie... Już zdejmuję stopę, bo to już po trzeciej rundzie. Tak, no to teraz już możesz, nice. I rękę też. Szanowni panie... Ej, fajnie, że Zipek odpadł, bo się krócej czeka na kolejkę. Tak. Teraz. Niech jeszcze ktoś odpadnie. Nie to. Jest! Nice. Cześć! Uwaga, uwaga! 3 balony kompletnie odpada. Co? Pompujemy 3 balony jeszcze dodatkowo. Pokaż, że losował zadanie dla wszystkich. Tak! Co mam z nim zrobić? Podpachę. Stary, wiesz, że o sobie myślałem, w której pęknie banan, ktoś przebije pierwszej, ta odpada od razu, czyli nie bierze udziału za 1000. Możecie się normalnie bić, jak chcecie. Osoba uderzająca teraz ma najgorzej, dlatego że musi nie dość, że uderzać, to uważać, żeby ktoś mu nie przekuł balona. Ej, Zipek, przyniesiesz mi plecak, bo włożę sobie łańcuchy do plecaka. Nie wymógłbym, gdyby nie to, że się ze mnie śmiałeś, jak przegrałem. Kiedy? Nie śmiałem się, mówiłem, że fajnie, że odpadłeś. Ej, faul jest! Bila biała nie dotknęła żadnej innej, więc ja ustawiam ją gdzie chcę, prawda? Na środkowej linii możesz, w którym chcesz miejscu. Tylko jeżeli wpadnie do dołka, to ustawiasz gdzie chcesz. Dobra, lecimy. Nigdy tak nie uderzałem jeszcze Billy od bilarda. Jak? Więc... No z balonem pod pachą? Ej, odejdź! Idę stąd, idę stąd. Ozipek, będziesz chodził ze mną z siatką. Nie, to wydaje. Czemu nie plecak? Siatka zaszła bardziej do ciebie. Okay. Ej, w ogóle już zapomniałem, że mam balona pod ręką. Blisko. Patrz! Poproszę o dobry... O, dwie są! Nie! Co? Dawaj dwa naraz czytamy. To będzie ostre. Ale to jest ciężkie ogólnie. W sensie, kiedyś próbowałem, bardzo ciężko się czyta dwie rzeczy naraz. Myślę, że o bilach mówisz. Możesz, wygrywasz, zdjąć rękę, jedzenie na 4 ruchy. To? Nie, no, tak naprawdę wygrywasz jedzenie i plus dodatkowo możesz zdjąć rękę na 4 ruchy. Co? Nie, jeszcze jedzenie, to mogę zdjąć rękę na 4 ruchy. Zdejmuję. Uwaga, ruchy, nie rundy. Tak, czyli ruchy. Kiedy jest twoja runda tylko i wyłącznie. Dobrze wyjaśnione. No i gdzie mam ci to zmieścić? Proszę. Musisz to zmieścić. No i zarąbiście, teraz możemy grać. Jack, całe wiaderko musisz zjeść. Całe wiaderko. Ej, Grzesiu, łap. Nie! Kubek. No Grzesiowi. Grzesiowi pęk padł, Ernest go zrobił. Trzeba było mi nie wpychać kija do mojej torby. Ma rację. Nie! 1000 złotych. Ej, czyli oficjalnie, panowie, możemy rzucić balony teraz. Ja im ogólnie nie ufam, po prostu muszę się upewnić 10 razy. Zipek, na pewno. Dziękuję. Gramy. Mamy finał. Finał! Jest finał, więc my możemy ustalić zasady między sobą. Aha. Co ty na to, że policzymy, ile jest bil i kto z nas teraz bije ich więcej, ten wygrywa. 5 bil. Ten wygrywa tysiaka. Mnie interesuje tylko jedna rzecz. Jeżeli zabierzecie rękę, jeden z was zabierze rękę, to jest koniec. No, ręka zostaje. To jest zasada. Erneście, wbijaj pierwszy. Ej, strasznie ciężko się robi cokolwiek z tutorką. Dobra, lecimy. O ja! To ej! O, wbiłeś białą binę. Ej, nie! Cofamy ruch. Co to było? Odbiło się od tej siatki na stole. Ej, a był zakaz? Dobra, Ernest ma ruch. Mnie to ja mam słodycze swoje. Co się dzieje? O, żadna. Tylko weź torbę ze stołu, której nawet nie ma na stole. Masz 4 ruchy. Yeah. Taśma na bluzie 4 rundy. Nie! Przynajmniej nie będzie.
będzie gadał, ale siatkę nadal mam w ręce niestety. Zaraz powiesz. Mogę torbę moją postawić. Zaraz powiesz, no mów. Nice, Jezu! To jest chore. Ja chciałem odbić tu, żeby wróciła do tej. Co tam zrobiłeś, Łuko? On mówi, kocham cię, Łukasz. Jest zadanie. No. Ja kładę rękę na stół, bo jest moje zadanie cały czas. Ostra rzecz! O nie! Najgorzej! Przyjacielu drogi, czas na skorpiona. Uwaga! O nie! O Jezu, ile! Tyle. Dużo. Bardzo dużo. Szybko czy wolno? Wolno. Ała! Chcesz coś powiedzieć? Pomaga. A subskrybuj kanał na przykład? Subskrybujcie kanał, widzowie. Na język mi nalałeś! A na co miałem ci nalać? To. Nie tak piję. Za karę, za siatę. Dobra, Łukasz, dawaj. I... O! Nie! O! Co? Zipę! Ale ja się nie pociągnąłem tego! Nie! Co? Wziął moją siatkę i moja ręka automatycznie poszła, bo chciałem pomóc. Nie! Tak, chciałem Zipek, żeby... A Zipek nie chciał pomóc, żeby wbił. Dziękuję. To. Nice! Warto było ostre. Chociaż Ernest miał przez całą grę to ciężkie coś. No, tak szczerze już mi się bardzo nie chciało z tym łazić. Nie wiem, dość tych łańcuchów. Ej, Jack, masz prosić stówkę? Dziękuję. Dwie stówki, zawsze git. Nice, dzięki. Macie, bo odpadłeś pierwszy. Masz, Miłosz. Więc to koniec tego challenge'u. Skończył się trochę szybciej niż myślałem. Myślałem, że skończymy challenge i jeszcze będziemy siedzieć przez 5 godzin. No ale jednak zostałem trochę wyrolowany, trochę A jeżeli chcecie więcej tego typu challenge'y, na przykład 24 godziny przy tym stole, to zostawcie 20 tysięcy łapek, albo 24 tysiące łapek, no to wtedy z pewnością zrobimy ten challenge. A teraz się z wami żegnam, to na tyle. Na razie. 3.